Siema, ludzie, witam Was w super nowej mini gierce. IP oczywiście będziecie mieli w opisie, wszystko macie w opisie. Jest to coś bardzo ciekawego, ponieważ gierka nazywa się Katastrofy. Dokładnie Katastrofy, i jest po prostu taka mapa miasta w tym wypadku, i są losowane właśnie takie różnego rodzaju, nie wiem, utrudnienia dla nas, typu na przykład, nie mogę się teraz zatrzymać i coś innego. O, widzicie, że katastrofy zaczną się za parę sekund. Kill everyone. Or don't, just keep moving. O, widzicie, mus muszę cały czas się ruszać, inaczej, e, inaczej chyba się podpalam z tego co rozumiem, także e, każda rozgrywka tak naprawdę jest inna. Ja już miałem na przykład, że cała mapa była zalewana lawą, e, że co tu jeszcze miałem takiego ciekawego, czekajcie, ehm, że na przykład e, nie można było skakać albo mnie, albo, albo, albo bloki pode mną się, e, się, 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 się zapadały. To tru, trudno wyjaśnić, o co, o co dokładnie chodziło, ale byście musieli to widzieć. I nie mogę się teraz, kurde, tutaj zatrzymać. W ogóle wydaje mi się, że e, mini gra jest naprawdę, naprawdę spoko. I plusem jest, znaczy plusem e, jest to, że e, jest jakby ten serwer mało popularny, przez co możecie sobie wbić, bo to jest, z tego co zrozumiałem, jest to serwer jakiegoś e, po prostu, o kurde, zostałem zabity niestety, ale zobaczymy sobie jak inni grają. Właśnie na zewnątrz mogłem też wejść. Jest to serwer jakiegoś takiego zagranicznego youtubera. Wszystkie linki będziecie mieli, tak jak powiedziałem, w opisie. Także tutaj jest dość mało osób, a jeżeli po prostu będziecie chcieli, to sobie wbiecie. Nie jest to żadna reklama. Po prostu znalazłem gdzieś pod, podczas przeglądania YouTube'a ten serwer i pomyślałem: Kurde, to jest zarombiste, to jest naprawdę fajna rzecz. W ogóle tak, tak się prezentuje całe miasto, i tutaj na to miasto sprowadzane są najróżniejsze kataklizmy. Już się nie mogę doczekać, jaki kataklizm będzie następnym razem, bo no. Jest tutaj do, dość dużo tego do wyboru, także zobaczymy, co będę miał następnym razem. W ogóle, czekajcie, pośledzimy sobie gościa. O! Kurde, ciekawe combo dostaliśmy, że musimy się wszyscy pozabijać, a jednocześnie nie, nie możemy przestać, em, przesta nie możemy się zatrzymać. Także zobaczcie, on musi cały czas uciekać, bo inaczej, o kurde, w ogóle te tekstury. Jak ja lubię, jak w Minecraftie są serwery, korzystają właśnie z takich jakby nowych, nowych tekstur. Nie, to jest jakoś tak zrobione, że chyba tekstur pak pobieram i to jest jako normalna rzecz, i przez to chyba mogę przechodzić. Tak, normalnie przez to mogę przechodzić, ale i tak e, robi to na mnie jakieś tam wrażenie, albo zobaczcie, taki stolik, bia biały stolik, albo, albo co, coś takiego. Nie wiem, dlaczego się tym jaram, ale po prostu bardzo mi się to podoba. E, nie, będę, nie będę ciął tego, chyba, że między po prostu arenkami będzie dość dużo czasu, bo jak widzicie, gra za 15 sekund się kończy. Widać, że ten gościu w ogóle... Też nie pomyślałem o tym, żeby po prostu cały czas uciekać, bo ja tak sobie pomyślałem, ej, musimy się pozabijać, nie ma innego wyjścia, a tu okazuje się, że jest wyjście, nie musimy się wcale napierdzielać. I oczywiście, jeżeli chcecie więcej minigier, może tej minigry, więcej na kanale, zostawcie łapę w górę i napiszcie komentarz. LOL, ta minigierka jest naprawdę fajna, flotar! Także zapraszam, zapraszam, zapraszam. O, biorę sobie disasters. Widzę, że aktualnie gra jedna osoba, a nie, już, już osoby wbijam, także zaraz, zaraz powinno to wystartować. Ok, zobaczmy, co dostaliśmy. Sick shelter. You are too heavy to stand still. Get indoors. O, kurde, zobaczcie, tu będzie coś z grawitacją na pewno. Kolejną rzeczą jest to, że będziemy musieli być w budynkach, bo chyba rzeczy po prostu jesteśmy, ważymy tak dużo, że nie możemy, nie możemy ustać w miejscu. Właśnie to co mi się podoba najbardziej, zresztą zaraz wam tutaj pokażę i zaczyna się, o kurde, wow, co tutaj się, o zobaczcie, widzicie jak się pode mną zapadają te bloki, naprawdę dziwna sprawa, ale musimy, z tego co rozumiem, musimy, o fuck, grawitacja się zmienia, spoko, ale czekajcie, to jest plus, bo jeżeli jestem... Wow, nie, 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 zobaczcie, grawitacja działa, działa także w drugą stronę, dalej grawitacja weź się ogarni, o kurde, jakiś lag jest, nie, nie, time's left, ok, zbagowało mnie w tym miejscu, ale to dobrze, powiem wam tak, to dobrze, e, ponieważ kurde, ja nic nie muszę tutaj robić, tak naprawdę, mogę sobie stać w miejscu, czas leci, jak widzicie, wszystko z czasem jest spoko, zobaczymy sobie jakie reszta się miewa, wow, w ogóle bloki. Zobaczcie, że niektóre bloki po prostu em, spadają. Kurde. Ło, ło, ło. Nie, nie, nie. O nie. Nie, polecę do nieba. Nie chcę polecieć. Nie chcę polecieć. Halo. H -h Halo, nie mam pojęcia. <laughs> nie mam pojęcia, co tu robić. Zobaczcie, coś mi wysysa prosto, y, prosto w kosmos. Kurde. Dostałem nawet Widera, Levitation, Wszystka, wszystkie efekty, których nie chciałem. Także minuta, e, minuta mi zabrakła, żeby po prostu... Przeżyć, no trudno się mówi, do tego poczekamy aż nas, aż nas wesie. No trudna jest minigra, znaczy kurde, y, trudne są te kombo. Pamiętam raz mi się udało przetrwać, jak było chyba, że nie mogliśmy się zatrzymać w miejscu y, i coś jeszcze takiego do, dość prostego było. Kurde, ci ludzie, zobaczcie, kolejna osoba, która umiera, y, weźmy sobie tą osobę. Aha, i gościu sobie tutaj stoi. A dlaczego nagle mi zaczęło rozwalać sufit nad głową? A jemu, zobaczcie, u niego jest wszystko, e, wszystko ok. Tu jest chyba losowe, tak. Losowe bloki kompletnie e, są e, zasysane w kosmos. Także zobaczcie, jeżeli bym sobie stał tutaj, no to nie miałbym opcji, nie miałbym szans po prostu umrzeć. Także kurde, te połączenia dziwne naprawdę. Gdyby było z samą grawitacją, to by, to by było spoko. Wystarczyłoby sobie przyczekać w budynku, a tutaj zobaczcie, że niektóre bloki są zasysane, nie, jeszcze nie możemy stać w miejscu, także to jest, no, dość śmiercionośne kombo. Chciałbym wam też pokazać to z lawą, bo to z lawą też e, wygląda naprawdę zarąbiście, jak musimy się ukrywać na samym, samym szczycie budynku, a wszystko po prostu, całe miasto jest, e, jest schowane w lawie. 8 sekund zostało, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. okej, okay, zaraz się dowiemy, jakie katastrofy będą na mnie czekały. Na nas, w sumie. Grey Goose Scenario. Grain czekaj, Avoid the Iron. Czyli musimy unikać po prostu żelaza, które będzie ogarniało całą krainę. Follow my lead. Ok, czyli my będziemy musieli. E, z jakimś podążać, albo czekajcie. grając aha, czyli po prostu na przykład e, ktoś tam mówi, co mamy zrobić. No dobra, no dobra, dobra, zobaczymy o co tutaj chodzi. I get close to nature. Szybko do natury musimy być blisko. Ej, to jest naprawdę zarombiste. musimy wykonywać kurde rozkazy. Wow, o, jeden e, gracz został. E, get out of the sun. Szybko do budynku, szybko, 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 szybko. Jest. M musieliśmy odejść od słońca, jakby. Znaczy, żeby, żebyśmy byli daleko. O kurde, e, idźcie od natury. No ja nie jestem blisko natury, jestem w jakimś sklepie ze słodkościami chyba? Coś takiego. Get out of the sun. Oczywiście to nie jest zbyt trudne. Wystarczy, że sobie coś takiego zrobimy. Pięknie. Kolejnych dwóch. Stop moving. Okej, okay, nie możemy się ruszać. Zobaczcie, jakie, jak to jest fajnie pomyślane. Nie wiem dlaczego, ale się jaram mocno tym serwerem. Um, get close to nature, szybko, szybko, szybko nie wiem czy zauważyliście, ale cały kraj o, cała mapa jest skąpana teraz w żelazo w, żela... w żelazie, get out of the light o, oh, fuck, czy tu jest jakiś światło, nie, tu jest światło, tu jest światło o, oh, shit, prawie, say something de, <laughs> o, to jest zarąbiste, musimy coś mówić okej, okay. um, teraz co będę miał Proszę, proszę. Uh, Okej, okay. musimy odejść szybko od natury, czyli wchodzimy sobie do budynku. Zostały mi trzy serduszka, także jestem naprawdę. Co jest? Ej, w jakim, dlaczego ja zostałem zabity? Nie rozumiem tego, ale zobaczcie jak szybko wszystko tu jest w ogóle zmieniane na to żelazo. Nikt nie przetrwa. Ja już teraz wiem, że nikt nie ma opcji tego przetrwać, ponieważ cała mapa będzie um, za chwilę zamieniona w grzelazo. O kurde, dwunastu graczy. O, zobaczcie, on wie, że już nie ma gdzie spieprzyć. A, czyli odejdź od słońca i co możesz zrobić kolego? Możesz umrzeć, oczywiście, że możesz umrzeć. O, nie, on nie umarł jednak. Dziwne, naprawdę dziwna sprawa tutaj. Dlaczego, dlaczego niektórzy umierają, a niektórzy nie. O, dwóch graczy zostało złapanych. Aha, bo tu tracimy życie. To nie jest tak, że od razu umieramy, tylko e, najpierw tracimy życie. O kurde, zobaczcie, z dwóch stron zamyka ich żelazo. Czy uda im się uciec? Oh shit. 19 sekund. A, mu muszę to zobaczyć, czy im się to uda, ale raczej raczej nie. <laughs> 13 sekund, oni nadal tutaj są dwóch graczy. Ostatnia dwójka. I jedna, trzy, może? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Wygrał to GG. Wow, co ten gościu narobił! To jest prawdziwy, prawdziwy prost. Lecimy na kolejną mapę. Hmm, wygląda na to, że będziemy musieli... Find some shade. Just keep moving, you can't jump. Oczywiście, że nie możemy skakać. Oczywiście, że nie możemy skakać i musimy cały czas się... Cały czas się ruszać. To będzie naprawdę nieziemsko trudne i pewnie wszyscy za chwilę umrzemy. Ale czekajcie. Find some shade. Sze co, co to jest shade? Jakieś schronienie mam znaleźć? Nie, nie rozumiem. Za chwilę... O, tak! Będę musiał znaleźć schronienie. Okej, okay, ja chyba rozumiem o co tu chodzi. A dlaczego ja nie mogę biegać? Czyżby wszyscy tak umierali? O, dziwne. Jest to naprawdę dziwne, ponieważ cały czas. A, tak, wszyscy po prostu umierają. To jest chyba losowo, wszystko brane i. Jakby tryb gry, akurat to połączenie, zostało tak zrobione, że nie da się tego przejść. Czyli to były katastrofy naturalne, których po prostu nie dało się w żaden sposób oszukać, bo musieliśmy cały czas być w ruchu, ale nie, mogli, nie mogliśmy być po prostu wolno, czyli musieliśmy być szybko, a w międzyczasie nie mogliśmy skakać, co się wzajemnie jakby wykluczało, i przy okazji sprintować, bo jeżeli nie możemy skakać, to nie możemy też sprintować. GG, no oczywiście. Proszę, aby tym razem było coś ok. Avoid the iron, get indoor. OK, czyli musimy. Czas powiem wam, nawet wydaje się spoko. No, to się wydaje spoko, ponieważ musimy po prostu unikać żelaza, które będzie tutaj nawiedzało nasz, um, nasze, nasze miasto i mamy zostać w budynku. Czyli jest, jest, OK. Oczywiście będziemy wysysani. Kurde, zaraz tutaj. Ciekaw jestem, jakbym się ukrył tutaj. Zobaczcie, o nie, tam są. OK, to są pojedyncze schody. Hmm, gdzie mógłbym się jeszcze ukryć? Może tutaj. Okej, okay, zaczęły się nasze katastrofy żelaza. Na razie nie widzę, także jest. Także jest spoko. Oh, shit, ale nie, wystarczy, że będę tutaj stał przecież to się nie będzie rozwalało w żaden sposób. Także musimy sobie tutaj stać i będziemy po prostu e, czekali, czy tu się pojawi jakieś żelazo, czy też się nie pojawi. Na razie jest, na razie jest spoko. Dwie minuty musimy wytrwać. O kurde. Dwie minuty wytrwać w czymś takim. O nie, 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 nie. No! O chyba gościł został po prostu już. Stay away! Dobra, chyba gościł już został wysłany w kosmos, bo za chwilę się tutaj zaczął nieprzyjemne rzeczy. Wow, dlaczego to jest. Aha, to jest po prostu. Rozumiem, rozumiem. To jest taka dekoracja. Ja się zastanawiam, dlaczego tutaj ktoś stoi. Naprawdę pomyślałem, że to jest um, że to jest jakiś człowieczek czy coś takiego. Mówię, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej tej mini gry, bo jest naprawdę spoko i do tego jest całkowicie losowa. Czyli tak naprawdę każda rozgrywka będzie. Um, będzie inna. I to mi się to mi się bardzo podoba. O kurde, Floating of into space. O, oni już lecą w kosmos, także zobaczcie, 18 graczy już mamy. Z z głowy, że tak powiem. Zobaczymy, zobaczymy ile mi się tutaj uda przetrwać. Chciałbym naprawdę na tym filmie coś cokolwiek wygrać, bo na razie jest naprawdę słabo. Minutę. Ok. Muszę jeszcze minutę przetrwać, także nie powinno być to aż tak hardkorowe. Chyba, że się okaże, że sufit też się u mnie rozwali. O, check it on block, czyli ktoś się zablokował na bloku. Hmm, żegnaj, okrutny świecie. Co tutaj ludzie piszą? Dziwne rzeczy. 47 sekund. Jeżeli... Nie wiem, ile będę leciał tak naprawdę w górę, um, ale wydaje mi się, że około 20 sekund. Także wystarczy, że przetrwam jeszcze teraz 15 sekund i powinienem już, już się zaliczać. O nie! O nie, tu jest żelazo! Spieprzamy! Spieprzamy stąd! Nie chcę tego żelaza! 27 sekund! Oh fuck, no byłem tak blisko, dobra, na razie, nie, 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 oh shit, dobra, musimy, muszę stąd spieprzać do innego budynku, bo to żelazo zaraz tutaj będzie, 13 sekund, dobra, u u wygram to teraz, teraz mi się to uda wygrać. O kurde, 7 sekund, cztery graczy zostało, oczywiście za to dostajemy jakieś tam końce czy coś takiego w sumie, e, nie mam pojęcia. I bum, wygraliśmy, winners flotar. Napiszę GG, bo naprawdę to była fajniutka, mm, fajniutka rozgrywka, także lecimy dalej, zobaczymy jakie jeszcze przeciwności nam nie będą czekały. Okej, okay, zabij wszystkich, um, don't run beneath him. Giant slime. O kurde, będzie tutaj jakiś gigantyczny slime. Dobra, musimy wszystkich pozabijać. W ogóle zobaczcie, jaki piękny plac zabaw tutaj jest. Zjeżdżalnie inne rzeczy. Dacie bad combo. Ok, no zobaczymy, czy to będzie bat combo. Przyznam, że jeszcze nie grałem na tego gigantycznego slima, także nie za bardzo wiem em, o co z nim będzie chodziło. Dostajemy miecz. okej, okay, muszę wszystkich pozabijać. Tu było. Dobra, o kurde, gościu już przegrał. Wiecie dlaczego przegrał? Bo jest słaby, po prostu jest słaby. Ej, tu, tu jest jakiś slime. O nie, mamy gigantycznego slima, który pustoszy całą mapę. Nie, no ja, ja tego się nie, nie chciałem, żeby tak to wyglądało. Naprawdę nie chciałem, żeby. Tak to wyglądało. Kurde, jakie w ogóle samochody tutaj są pobudowane. Czyli w kolejny dzień w naszym super mieście, w którym katastrofy naturalne to jest po prostu codzienność. Wiecie, co mogę jeszcze zrobić? I o czym nie pomyślałem. E, mogę się gdzieś ukryć. Pójdziemy sobie na samą, samą, samą górę. Slime tutaj raczej nie dotrze. W ogóle zobaczmy sobie, jak to wygląda. E, nie jest za bardzo zniszczone. Myślałem, że wszystko będzie bardziej podniszczone, ale jest całkiem spoko. Także wystarczy, że ja na przykład tutaj się ukryję i będę sobie czekał i nawet nie muszę przez tą minutę wychodzić, bo slime jak tutaj wejdzie, nawet nie ma opcji to zrobi, tego zrobić. A w międzyczasie oni może się pozabijają i dzięki temu będę miał więcej końców. W sumie nie wiem, jak to działa, Napra naprawdę nie rozumiem. The slime is stuck in wall. Okej. Okay. podobno slime się zablokował w ścianie, tylko ja. ja... No ja slajma nie widzę, przyznam. Wiecie co, może nawet nie będę mu się pokazywał, bo nagle ten slajm może sobie na mnie. Wiecie, będzie chciał mnie zabić. I po co? Po, po co, jeżeli tutaj jestem chroniony? W ogóle dlaczego. Ej, w Minecrafcie to zmienili. Że nie można teraz blokować Aha, bo są tarcze. Dobra. Tak mówię, kurde, o, o co tutaj chodzi? Dlaczego nie mogę zablokować sobie obrażeń? A przecież są tarcze dodane. Okej, okay, 48 sekund. Zobaczymy. Wow! Oh. Prawie bym wypadł. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale prawie bym wypadł. W ogóle tam ktoś sobie biega. O nie! O nie, 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 nie. Mam nadzieję, że ten gościu tutaj nie idzie do mnie. Dobra. Shift. I czekamy jeszcze 30 sekund. Chociaż chyba, chyba nie zdąży wejść. A, nawet gdyby tutaj biegł. Tego nie widzę. A na shiftcie to na pewno nie zdąży. Także raczej em, kolejny... O! Dobra. Widzę tego slajma. Okej. Okay, ten slime jest jednak koz... Fuck this! i Jaki to było szybkie! <noise> Dobra, jednak zauważył mnie ten gigantyczny slime i mnie po prostu zabił. Ale co to było? Co to było? Wystarczy, że ten slime po prostu ciebie zauważy i nagle obiera ciebie na cel. I to sama końcówka. Nie, to, nie tak to miało wyglądać. Nie o to tutaj chodziło. Dobra, lecimy z kolejną, z kolejnymi katastrofami. Okej, okay, just keep moving. Zombies have up the plug. It's spread through the air. Uh, seek shelter. Okej, okay, musimy poszukać schronienia, musimy cały czas się poruszać i mamy uh, kij baseballowy. Mm -hmm. rozumiem. A, będziemy chyba mogli odpychać zombiaków. E, wydaje mi się, że jedna osoba po prostu będzie tym zombiakiem. Zresztą zaraz się e, przekonamy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Bo w sumie znowu są takie nowości, których. O nie, e, których nie za bardzo wiem, jak przejść. O kurde, to jest zombi. Okej, okay. Cze cześć, panie zombiaku. E, nie chcę z panem w sumie się bić, ani się bawić, ani nic takiego. Także ym, chciałbym po prostu sobie ich stąd. O kurde. Aha, ja mogę chyba tylko tego zombiaka odepchnąć. Mogę? Tak, mogę zombiaka odepchnąć. Spoko sprawa. Ludzi? Czy ja mogę bić ludzi? <laughs> chyba mogę bić ludzi. O nie, ja umrę. Powiem wam, że to combo naprawdę niezbyt było dobre. Znaczy, po prostu nic się nie dało, moim zdaniem przynajmniej, e, nic się nie dało tutaj zrobić. A czy ja musiałem poszukać schronienia, bo na przykład szyby wybuchały. Yy, po prostu coś było nie tak z powietrzem. Rozumiem. Easy. Trzy osoby zostały, a jeszcze. Dwie osoby już zostały, a jeszcze minuta czterdzieści. Także. No nie wydaje mi się. Jo. Dobra, on jest podobno bezpieczny. Mówi, że jest... Ej. C co. Co to za oszustwo? Ej. W, w jaki sposób to ma działać? A zobaczcie, ten gościu walczy kurde do samego końca. A tamten zbagował ten tryb gry. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. No, no i co? I ty przegrasz. Ja już jestem... O, w ogóle ja mogę się wczuć w niego. Ej, to jest zarąbiste. Zresztą sobie patrzę... Wow! <laughs> Czy on skoczył? Tak, on skoczył. Dobra, rozumiem już wszystko. Pyk. Bierzemy sobie lewy i możemy sobie gościa obserwować. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w Minecrafcie zostało wprowadzone. Jak, um, jakby patrzenie na graczy, kurde gościu, we, weź spadnij, i tak już nic nie zrobisz tutaj, ha 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 śmieją się, bo zcheatował bo grę także e, za chwilę się będziemy widzieli na ostatniej arence dzisiaj, także ja już to w sumie e, pójdę sobie tam, bo nie ma co czekać, aż ten gościu Aż ten gościu po prostu zakończy grę. Okej, okay, to jest, tak jak powiedziałem, jest to ostatnia rozgrywka na dziś, także możecie zostawić łapę w górę, mniej więcej wiecie na czym polega ten tryb. Stay in the sun, okej, okay, musimy po prostu być... Co? Um, mamy być cały czas na słońcu, ale jednocześnie musimy mieć schronienie. What? Jest jeszcze gigantyczny slime, przecież to się... Dokładnie, outside the seek shelter. Okej, okay, czyli w skrócie, to będzie bardzo szybka rozgrywka. Z prostego powodu są dwie kompletnie sprzeczne ze sobą rzeczy, także musimy jednocześnie stać na słońcu i szukać schronienia. No dobra, niech będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj oczywiście zaraz się pojawi gigantyczny. O nie, już jest gigantyczny slime, ja idę w drugą stronę. Ja idę w drugą stronę, nie chcę tu kurde się bawić z, ze slime'em. O oh, fuck. Czekajcie, a się zastanawiam. To cały czas leci po dwa. Jeżelibym sobie wskoczył. Aha, dobra, nie, nie mogę na tym być. O, kurde, slime już zaczyna pustoszyć. Ej, już zaczyna pustoszyć miasto i chyba jest za mną, tak? Nie, nie ma slima za mną. Aha, bo ja cały czas ym, jakby przemykam się obok tego lodu. Przez to jest pewien. Pewien problem, znaczy po prostu ten lód mnie bije, co jest całkiem nieciekawe, ale powiem wam, że da się jakoś w miarę tutaj przetrwać. Powiedzmy, jeżeli będę sobie krążył cały czas wokół tego, to może mi się uda nawet tutaj przeżyć. No, zobaczmy. Zobaczmy, co tu jeszcze będziemy mieli. O, oh, fuck. Dobra, tu, tu już się zaczyna robić po prostu ściana z tego lodu, także pozwolę sobie po prostu uciec w inne miejsce. Nie, tu jest gigantyczny slime chyba. Jest chyba z tyłu za mną gigantyczny slime, który chce mi zrobić krzywdę. Nie, nie ma go tutaj. Okej, okay. została... minuta minuta 7. Minuta 7, także nie jest źle, już jest z tyłu za mną. Albo on w ogóle mnie nie goni ten slime. Hmm, może być tak, że ten slime mam je kompletnie gdzieś i nawet nie chce mi zrobić krzywdy. Co by było naprawdę naprawdę spoko. Mam pół serduszka. Okej, okay. stoję w... O oh, fuck. <laughs> zgniótł mnie lód, no niestety nie udało mi się przesrać, chociaż chyba dwie, nie, jedną rozgrywkę udało mi się dzisiaj wygrać tylko, tą najłatwiejszą gdzie wie, najwięcej osób przetrwało jak widzicie tryb jest dość dość skillowy, ale sprawia mm, sprawia naprawdę dużo, dużo, dużo frajdy, także ja wam dziękuję za uwagę łapa w górę, teraz wyświetliłem się pewnie jakieś filmy, e, możecie sobie w nie kliknąć, pewnie też są równie fajne co ten, który oglądaliście dzięki za oglądanie, na razie, papa. Pa.